Witajcie. Zapraszam dziś Was na unboxing amerykańskiego niszczyciela czołgów M10 Wolverine firmy Tamiya. Jest to prosty model dla początkujących. Tak jak na opakowaniu widzicie sylwetkę niszczyciela wraz z załogą, tak model fizycznie również jest z załogą. Zajrzyjmy jednak do opakowania. W opakowaniu znajdziemy instrukcję obsługi z wykazem potrzebnych narzędzi. Instrukcja jest przejrzysta jak dla ludzi początkujących, modelarzy początkujących, o tak powinienem powiedzieć. Mamy tutaj również załogę i przykładową jedną w zasadzie, nie, jedną z dwóch tak naprawdę przykładowych formacji, żeby poprzyklejać kalkomanie. W następnym mamy podziękowania, montaż, sklejanie w celu nakładanie kalkomanii. Takie podstawowe instrukcje obsługi tak naprawdę wraz z rekomendowanymi narzędziami i chemią modelarską. Skróconą historię M10 w języku angielskim i chińskim, japońskim, w sumie to nie wiem do końca jakim. Następnie mamy jak korzystać z danych narzędzi. Naszym oczom ukazuje się już model. Zacznijmy od kalek. Symbole oczywiście narodowe z nazwą firmy. Pierwsza ramka, jaką mamy, to ramka z elementami przeszklonymi. Tutaj mamy akurat szkło do peryskopu wraz z okularami dla załogi. Jest to ramka oznaczona literką N. Kolejne opakowanie, w nim się znajdują gumowane elementy. Ten model można zrobić w ruchu. W tym modelu można uświadczyć sznurka, który posłuży jako liny holownicze. Tak jak wcześniej mówiłem, model może być w ruchu, czyli gumowe gąsienice. Kolejna ramka jest to ramka oznaczeniem E. I tutaj znajdziemy takie elementy jak karabin wraz z skrzynką amunicyjną. Następnie mamy górę wanny. Kolejna ramka jest to, są to elementy dotyczące wieży, wnętrza. Jest opisane jako literka C oraz literka T. Następnie mamy kierownicę, albo nie wiem, jakieś. Dobra, elementy działa oraz jarzmem oraz załogą. Jest to ramka o symbolu D. Kolejna ramka B z elementami spodu wanny oraz literką R z frontem. Tutaj mamy wyposażenie, czyli klucze, łomy, łopaty, włazy, szekle też widzę, anteny.
kolejne dwie ramki, już ostatnie, i to są ramki zduplikowane o symbolu A, i tutaj znajdziemy wahacze, błotniki, również obwód, po którym porusza się wieża, koła, i tak naprawdę to jest wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych materiałów. Ready?